na pewno uczyni pewną pracę w każdym z nas. Na pewno, dlatego że w moim życiu ono uczyniło pracę, a wiem, że kiedy Bóg coś mówi, to nie jesteśmy w stanie, wiecie, przejść obok tego obojętnie i nie jesteśmy w stanie nie zostać poruszeni tym Słowem. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże mówi, że Słowo jest żywe i skuteczne. Że Słowo Boże jest jak miecz. Jak miecz. I dzisiaj niech ten miecz Bożego Słowa przenika w każdym z nas. Przenika w tych wszystkich sferach, które potrzebują oczyszczenia, które potrzebują uwolnienia. Dlatego, że chcę dzisiaj mówić o takim temacie, właśnie to jest jedna z zasad walki. Wiecie, dzisiaj mamy dzień mężczyzny, tak? Dzisiaj, dobrze pamiętam. Żona mi tak powiedziała dzisiaj, że jest dzień mężczyzny. I wiecie, tak naprawdę mógłbym powiedzieć, no dobra, no to powiem kazanie o mężczyznach, prawda? O mężczyznach w kościele i tak dalej, ale przecież mamy tutaj kobiety w kościele i ktoś mógł powiedzieć, no dobra, to kazanie mnie dotyczy. Dlatego chcę jakby dalej kontynuować pewną walkę, pewien atak, który powinien, myślę, być w każdym chrześcijańskim życiu, mianowicie atak na nieprzyjaciela. Dlatego, że taką zasadę, którą też i diabeł wykorzystuje, i my możemy ją wykorzystywać, to jest zasada bycia w ofensywie. Od tego bym chciał zacząć. Od tego, abyśmy byli w ofensywie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy widzicie, albo czy wiecie, diabeł jest w ofensywie każdego dnia. Każdego dnia. On nie ma chwili odpocznienia, on nie ma wakacji, demony nie są na urlopach, nie mają L4, nie mają różnych jakichś takich sposobności do tego, aby powiedzieć, no słuchaj, szatanie, wiesz co, ja mam dzisiaj pewne sprawy do załatwienia, dzisiaj nie będę atakował Wiesia. Nie, dzisiaj mi się nie chce. Albo drugi przychodzi i mówi, ja nie będę dzisiaj atakował pani Uli, bo to jest bez sensu. Ona tak wzrosła w Chrystusie, że po co ją atakować? Po co ją dotykać? Otóż tak nie jest. One każdego dnia są zmuszane do tego, aby czynić swoją pracę, aby atakować ludzi wierzących. I one są w ofensywie. I co gorsza, dla nas niestety, i myślę, że musimy stanąć w prawdzie, bardzo często one są częściej w ofensywie niż my. Ich ofensywa spowodowała, że my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, cofnęliśmy się. Cofnęliśmy się do defensywy. Wiecie, demony wiedzące mają robić każdego dnia. Chrześcijanie teoretycznie też wiedzą, co powinni robić każdego dnia. Zobaczcie, kiedy ludzie się nawracają, kiedy przychodzą do Boga, to bardzo często słyszą coś takiego, no super, że jesteś w Chrystusie teraz, prawda? Jesteśmy teraz razem, jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. Od dzisiaj to Bóg będzie rozwiązywał wszystkie twoje problemy. Od dzisiaj zobaczysz, że Bóg jest miłością. Dzisiaj zobaczysz, że On ma wspaniały Boży plan dla ciebie. Dzisiaj zobaczysz, że chrześcijaństwo to jest coś cudownie wspaniałego. Wszystkie twoje problemy znikną. Będziesz miał tak super z Bogiem, z Jezusem i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często takie rzeczy słyszymy na początku. Bardzo często, że to życie będzie wspaniałe i cudowne. I to jest prawda. Bo ono takie będzie. Życie z Chrystusem, bycie chrześcijaninem jest wspaniałe, cudowne i pełne radości. Ale trzeba dodać jeszcze jedną ważną rzecz. W momencie, kiedy chcesz być z Nim, kiedy chcesz działać dla Niego, to od tego dnia, w którym to postanowiłeś, musisz wiedzieć, że masz największego wroga w historii. Największego wroga. O tym się rzadko mówi. Mówi się o tym, jak wspaniale ci będzie z Bogiem, ale nie mówi ci się o tym, że będziesz musiał od dzisiaj walczyć. Od dzisiaj będziesz musiał niszczyć wszelkie dzieła diabelskie. Czasem zdarza się, że przypadkiem gdzieś po latach usłyszysz, że to ja mam walczyć z diabłem? Ja? To ja mam wypędzać demony z ludzi? Ja? To ja mam iść głosić w pracy Ewangelii ludziom? Ja? To ja mam wskrzeszać? No jak? Przecież to David Hogan robi w Ameryce. A ja w Polsce? No chyba coś ci się pomyliło. No toż nie. Kiedy stajesz się chrześcijaninem, kiedy podejmujesz tą decyzję, to powinieneś wiedzieć, i to się powinno mówić na samym początku moim zdaniem, że od dzisiaj masz pewne obowiązki. Po prostu. A tym obowiązkiem jest głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, uwalniać więźniów, uwalniać od demonów, wskrzeszać zmarłych. Właściwie wiele osób jest zdziwionych. Ja mam to robić? A czy myślisz, że diabeł jest zdziwiony tym, że on ma to robić? Nie, on wie, co ma robić. On wie, że musi cię atakować każdego dnia. On wie, że musi wejść, przeanalizować twoje życie dokładnie, aby wiedzieć, w której stronie uderzyć, aby wiedzieć, z jakim kumplem przyjść do ciebie i tak dalej, i tak dalej. On to wszystko wie. Dlatego bardzo często to on jest w ofensywie, a my jesteśmy w defensywie. My jesteśmy skupieni tylko na tym, żeby się bronić. I co gorsza, z tych wszystkich obowiązków dzisiaj, i to jest przykre, Kościół sobie uczynił show. Show. To znaczy, że jak uzdrawianie, to pełno kamer, konferencje, musi się dziać, muszą wszyscy padać, muszą się dziać różne rzeczy. Show. Coś, co jest zwykłym, prostym obowiązkiem dla ciebie, staje się show. Jak uwalnianie ludzi od demonów, pełno ludzi dookoła musi być, muszą zobaczyć, jak się to manifestuje. Uczyniliśmy show z tych wszystkich rzeczy, które są podstawowym obowiązkiem każdego z nas. I co więcej, powiem, takie amerykańskie show. Wiecie, co mnie od wielu lat zawsze dotykało najbardziej? Kiedy rozpocząłem moje życie chrześcijańskie? Że za każdym razem, jak słyszałem o różnych rzeczach, to wszystko się działo w Ameryce. Po prostu jak już ktoś miał uzdrawiać, to musiał przyjechać z Ameryki. Jak musiał wskrzeszać, to z Ameryki. Wszyscy z Ameryki. A w Polsce gdzie? No gdzie w Polsce? Czy my naprawdę nie mamy takich ludzi? Albo co więcej, czy my sami nie powinniśmy, skoro nie mamy, mieć pragnienia, aby to było? I nie gdzieś w Białymstoku, w Warszawie, ale tu w Poznaniu. I mówię do każdego z was i do siebie. Czy to nie powinno być naszym podstawowym obowiązkiem, żeby te rzeczy były w nas? Myślę, że tak. Tylko, że pewne rzeczy muszą się odwrócić. To znaczy, że my nie możemy się bronić. Kościół przez lata źle interpretował fragment Ewangelii Mateusza 16-18, który mówi o tym, że bramy piekła nie przemogą Kościoła. I Kościół przez lata myślał, że on tylko musi wręcz czekać na to, aż ktoś ciebie czymś zaatakuje, a ty wtedy gromadzisz się, modlisz się i idziesz. Ale w sumie to nie wiesz, czy ci się uda. Spotykasz się na modlitwie z bratem, z siostrą, masz niby walczyć, ale ty w sumie nie wiesz, czy ty wygrasz. Ty nawet nie wiesz tego. Ponieważ ty wiesz, że ty musisz się bronić. Co gorsza, jeszcze może przez lata usłyszałeś, że no pewne rzeczy, no wiesz, no Bóg ma plan. Bóg ma plan, bo On chce coś w tobie kształtować. On chce zmienić coś w tobie na przykład i dlatego On zsyła te choroby, wiesz? On zsyła te choroby po to, żeby coś w tobie zmienić. I wiesz, w sumie to ty możesz walczyć, ale czy odniesiesz zwycięstwo? No to chyba nie. Przecież dzisiaj nikt nie ma 100%. Tak? Może nie ma. Jezus miał. Ja bym też chciał mieć. Czasem jest za pierwszym razem. Czasem trzeba podejść drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wiecie, co ta defensywa spowodowała w Kościele? Że kiedy idziemy usługiwać w różnych miejscach, to kiedy coś się raz, że tak powiem, fizycznie wielkiego show nie wydarzy, to my mówimy, wiesz co, to chyba nie jest Boża wola. Czyżby? A kto ci to powiedział, że tak jest, skoro ja w Biblii widzę, że jest inaczej? Ale twoje lenistwo i twoja defensywa spowodowała to, że ty nie chcesz podejść po raz drugi. Nie, ty wolisz spotkać i pogadać i mówić, wiesz co, Bóg wcale nie uzdrawia. Bóg wcale nie wskrzesza ludzi. To tam na YouTubie to są jakieś wymyślone rzeczy. Czyżby? Nie wiem, nie byłem tam, nie widziałem tego fizycznie, ale wierzę, co jest napisane w Słowie Bożym, że te rzeczy mogą się dziać. I one mogą się też dziać u nas. Ale kiedy się ciągle bronisz, to nie jesteś w stanie odnieść zwycięstwa. Dlatego, że najlepszą taktyką, aby odnieść zwycięstwo, to jest atak. Nie ma nic lepszego. I powiem wam, że w sztukach walki, których kiedyś uczyłem, to zawsze najlepszą obroną był atak. Zawsze. Co więcej, te techniki pokazywały jeszcze coś takiego, że im większy, silniejszy i mocniejszy był atak twojego przeciwnika, tym gorzej było dla niego. On bardziej obrywał. Tylko teraz tak, żeby te rzeczy się działy, to musisz wiedzieć, jak pewne rzeczy robić. Musisz wiedzieć, że to ma być naturalny odruch. To znaczy, że kiedy usługujemy w różnych miejscach, to nie jest miejsce o twoje być albo nie być. Przetrwam, może jeden dzień mi się uda, może wytrwam w modlitwie tyle i tyle. Nie, my tam nie jesteśmy po to, żeby przetrwać coś. My tam jesteśmy po to, żeby zamanifestować Boże Królestwo. Po to. Ale to się nie wydarzy wtedy, kiedy będziesz miał defensywny styl życia. Kiedy będziesz się ciągle cofał. Wiecie, i większość miejsc jest w takiej słabej właśnie kondycji. I co więcej, ludzie są tak bardzo zmęczeni byciem w defensywie, ciągłym bronieniem, że oni już są tak sfrustrowani, że oni już potem idą w świat. Bo mówią tak, ja już nie mam siły, no. Ile ja mogę znosić te wszystkie rzeczy? Ciągle mnie coś atakuje. Ciągle się z czymś zmagam. Ciągle mam pod górkę. Tak. Masz tak dlatego, że masz defensywny styl życia. Bo nie zobaczyłeś zwycięstwa w swoim życiu. Kiedy człowiek, wiecie, nawet nie chodzi o wierzących, o chrześcijan, ogólnie, człowiek w świecie, kiedy poczuje pewien sukces i zwycięstwo w jakiejkolwiek dziedzinie, to czy wy myślicie, że on mówi, wow, ale fajnie, wow, no teraz to mam wszystko. Nie, on idzie więcej. On idzie po więcej. Ktoś, kto zarabiał 5 tysięcy, kiedyś gdybyś go zapytał, ile byś chciał zarabiać, no wiesz, 3 tysiące to jest maks moich możliwości, tyle bym chciał i byłbym szczęśliwy. Po czym zarabia 5 i mówi, no w sumie jakbym miał 10, to byłoby jeszcze lepiej. I to tak jest. Chęć, pragnienie. Ale w wielu miejscach i wśród wielu wierzących nie ma tego pragnienia, ponieważ oni są już tak zmęczeni, tak sfrustrowani, przemęczeni tymi ciągłymi bitwami, w których nigdy nie odnieśli zwycięstwo, że oni już nie chcą. Ale dlaczego? Bo nigdy nie powiedział, chłopie, ty masz atakować. Ty nie masz czekać na atak, który przyjdzie z lewej bądź z prawej strony. Ty masz być gotowy, że to ty będziesz atakował. Jeżeli chcesz odnieść jakikolwiek sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, to ty musisz atakować. My bardzo często chcemy, żeby ktoś zrobił coś za nas. Mam problem z uzdrowieniem. Wiecie, mnie zawsze dziwią jedne rzeczy. Tak naprawdę większość tych rzeczy jest dla niewierzących. Wiecie, moc Boża nie jest głównie po to, żeby zamanifestowała się wśród wierzących, ale po to, żeby zamanifestowała się jako znak realnego Bożego działania dla niewierzących. I ostatnio z kimś rozmawiałem, że zastanawia mnie to, że dlaczego na konferencje chrześcijańskie, albo konferencje, gdzie przyjeżdża ktoś wyjątkowy, w cudzysłowie, i wspaniały, to nie ma tam większości ludzi niewierzących, tylko w większości są wierzący z problemami. Coś się tutaj nie zgadza. Ludzie chcą, żeby ktoś za nich coś zrobił. Oni chcą siedzieć w tym swoim wygodnym, defensywnym stylu życia, w tym wygodnym gniazdku, w którym ktoś zrobi coś za nich. Oni nie chcą wyjść. Wiecie, dlaczego wielu ludzi na przykład nie uwalnia jeńców? Bo jak zobaczyli manifestacje demoniczne, to się przerazili. Uciekli. A co więcej, jeszcze ktoś im powiedział pewne kłamstwo. Słuchaj, jak on wyjdzie z niego, to on przyjdzie na ciebie. Też tak ludzie gadali przez lata. I wiele osób co zrobiło? Okej, to ja nie chcę uwalniać. Nie chcę. Jak ma to na mnie wejść, to dziadostwo? No nie chcę tego. Ja sobie usiądę. Ale fajne uwielbienie. Halleluja. Naprawdę. Gdyby to było codziennością, gdybyś miał pragnienie, a wierz mi, że masz je. Każdy człowiek wierzący, w którym Duch Boży mieszka, ma pragnienie i ma chęć odnoszenia zwycięstwa, chęć walki i bycia w ofensywie. Duch Boży nie jest cofającym się duchem, który się boi wszystkiego dookoła, który się boi demona, który ucieka od chorych ludzi. Nie. On idzie po to, żeby zniszczyć ten problem, który widzi przed sobą. I właśnie tak my powinniśmy jako chrześcijanie funkcjonować. Iść i niszczyć. Pierwszy list Jana co mówi? Niweczyć wszelkie dzieła diabelskie. Jeżeli ktoś uważa, że choroba nie jest dziełem diabła, to zapraszam do szpitala i powiedzieć tym ludziom, wiesz co, Bóg chce w tobie coś zmienić. To wierz mi, że jak tak mu powiesz, a tak wiele ludzi coś mówi, takie bzdury gadają ludzie, to wierz mi, że wiesz co uczynisz? Ci ludzie znienawidzą Boga. Ale wiele osób tak gada. Bóg coś w tobie kształtuje. Naprawdę? Co? Bzdura. Dlaczego? Bo nie poszliśmy tam z mocą. Gdzie mówię ogólnie, poszliśmy do wierzących. Oczywiście mówię też do siebie i do każdego, ale jakby mówię to po to, żeby nas na nowo rozbudzić, rozpalić do ofensywy. Bo tylko ofensywa bycia w chrześcijaństwie powoduje sukces i zwycięstwo w każdej dziedzinie życia. Wiecie, wiele osób jest poranionych. Poranili mnie w tym kościele. Poranili ci wierzący, to są tacy. Wiecie, przykre to jest, ale myślę, że wiele z was to nie będzie nic nowego. Myślę, że chyba najczęściej, najwięcej przykrości doświadczyło od wierzących niż od ludzi ze świata. Bo ja wam powiem, że u mnie w pracy większość ludzi jest niewierzących. Oni mnie w ogóle nie ranią. Nie, żeby wierzący mnie ranili, bo mnie to specjalnie nie dotyka, wam powiem wprost. Naprawdę. Nie skupiam się na ludziach. Ale taka jest prawda i to jest przykre. I zobaczcie, i ludzie, którzy spotkają się z czymś takim, oni też potem się cofają. Wierzący są tacy, to ja nie chcę być w kościele żadnym. Po co? Jak oni mnie ranią, ból mi zadają. Czyli diabeł tak robi. Ktoś dał mu miejsce, diabeł zadziałał. Mamy sukces, w sensie diabeł ma sukces. Gościu w defensywie. A jak jest w defensywie, to nigdy nie ruszy na diabła. Dlaczego? Bo on się go boi. On boi się kolejnego zranienia. On już nie zaufa kolejnej osobie, bo przecież wcześniej mnie zranili. Teraz już nie zaufam, bo znowu coś się, zawiodę się. Wiecie, my musimy nasze życie ukierunkować na Boga. My nie mamy robić tych rzeczy, żeby podobać się ludziom. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i robisz rzeczy, żeby podobać się innym ludziom, to nie rób tego. Mamy się Bogu podobać. Ja nie robię nic dla ludzi, wierzcie mi. Nie zależy mi na tym. Żebyście wy mi, nie wiem, klaskali albo inni, albo coś. Nie zależy mi na tym. Zależy na tym, żeby Bóg był zadowolony z mojego życia. I z waszego życia tak samo. Ale bardzo często ludzie, nie wiem dlaczego, skupiają się na tych innych, obserwują, patrzą, aha, ten żyje tak, no to ja też tak będę żył, albo nie będę tak żył. Zamiast spojrzeć, jak żył Jezus. Ludzie usprawiedliwiają wiele rzeczy, bo patrzą na drugiego i mówią, ale on tak żyje. No okej, ale przecież w Biblii nie widzisz, żeby Jezus tak żył. Więc kogo chcesz naśladować? Jego czy Jezusa? Musimy się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Musimy nauczyć się w tej ofensywie niszczyć wroga bez najmniejszych skrupułów. Bez najmniejszych. Wiecie, my czasami mamy takie małe sukcesy w jakiejś dziedzinie, na przykład modlimy się o coś, jakiś jest sukces, widzimy jakieś przejście i potem mówimy, udało nam się, ale go zniszczyłem, ale oberwał ten diabeł. Ale nie mamy go tylko pokonać w jakiejś dziedzinie. Mamy go zniszczyć. Dosłownie go zniszczyć, zdeptać. Kiedyś pewna osoba, jak prorokowała do mojej żony i mówiła w kontekście walki, to u mnie i u niej, to powiedziała jedną rzecz. Ty idziesz, bierzesz miecz, rozwalasz ubytym ludziom, a ty idziesz na talkę i depczesz po tych łbach. Niszczysz wszystko. Tam nie może nic zostać. Wiecie dlaczego? Jeżeli ty nie zniszczysz wroga, dosłownie go nie zniszczysz, to on zniszczy ciebie. Tu nie ma miejsca na jakąś, wiecie, łagodność, albo ktoś powie, no ale gdzie tu jest miłość? Miłość? Czy ty myślisz, że diabłu możesz okazać miłość? Jeżeli tak myślisz, to coś tu nie gra. To jest twój największy wróg. To jest twój największy wróg. I jeżeli on jest twoim wrogiem, to jeżeli ty go nie zniszczysz, to on zniszczy ciebie. Prędzej czy później. Wiecie, zdolności przeciwnika są bardzo realne. Bardzo. Dzień dobry. Kochani, jeżeli uwalniamy ludzi, jeńców, to nie możemy przestać tak długo, dopóki osoba nie będzie całkowicie uwolniona. I powiem wam, że najczęściej, kiedy człowiek nie widzi czegoś od razu, mamy taką mentalność, świat nas tak nakręca, że jak nie zobaczysz tu i teraz, że jak ledwo po ślubie od razu nie będziesz miał mieszkania swojego, to będzie cię kiepsko żyło. Wszystko musi mieć tu i teraz od razu. Nie jesteśmy cierpliwi do tych rzeczy. Nie jesteśmy. Jeżeli podchodzimy raz, to potem się wycofujemy, bo w sumie to nic się nie wydarzyło. Ale kto ci powiedział, że się nie wydarzyło? Naszą rolą jest patrzeć oczami też wiary. Wiara jest wtedy, kiedy nie widzisz tego realnego sukcesu tu i teraz, ale wiesz, że on będzie. Prędzej czy później. Ponieważ masz pewność, bo wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Jeżeli ty się spodziewasz tego sukcesu, to czym ty myślisz, że to się uda bez tego, że ty tam pójdziesz? W sensie, że nie pójdziesz? Czy mistrzostwo świata, igrzyska olimpijskie, jakikolwiek wielki sukces zdobywa się tylko przez to, że się pójdzie na 1, 2, 3 treningi? Nie, to jest charówka. To jest ciężka praca. Ale kiedy nie jesteśmy nauczeni tej pracy, kiedy to nie jest nasza codzienność, to ciężko nam jest potem zrobić coś drugi, trzeci, czwarty, bo się zniechęcamy. Bo tu nie zobaczyłem tego rezultatu od razu. Rolą naszą jest działać. Walczyć, a nie dyskutować. Czasem zastanawiamy się, jak w pewnych rzeczach tutaj odnieść sukces, prawda? Dyskutujemy, a wiesz co, ja bym zrobił to tak, ja bym to zrobił tak, ja bym to, wiesz co, bo ja tu słyszałem, że tamten gościu mówi tamto. Po prostu wiecie, pół godziny rozmowy, a gościu stoi i potrzebuje pomocy, nie? Wiecie, realnie prosto. Realnie prosto. Skoro Jezus robił to, niweczył te dzieła diabelskie, to my także. Dlatego do każdego z nas, aby ta ofensywa funkcjonowała, wiecie, to wszystko można by opisać w 3 rzeczach. Nauczanie, demonstracja i styl życia. To znaczy, że kiedy Kościół ma prawidłowe, biblijne nauczanie, nie jest w stanie być bierny. Nie jest w stanie. Nie ma czegoś takiego, że ty musisz ciągle zachęcać. Czasami ludzie wręcz myślą, że ich zmuszasz. Wiecie, ja wiem, że nie wszyscy będą działać na kościele ulicznym, prawda, w różnych miejscach, ale możesz działać w każdym miejscu, w którym jesteś. W pracy. Każdy z nas albo pracuje, albo studiuje. Każdy z nas każdego dnia spotyka się z ludźmi różnymi. Każdy z nas ma możliwość mówienia. Kiedyś mój kolega w pracy, właściwie kiedyś, 2 dni temu, zapytał mnie, czy ty już nie masz innych tematów? Ciągle mi tu gadasz o tym Jezusie, po prostu, ciągle. Wiecie, ale kiedy masz świadomość tego, że nie ma niczego, wiadomo, gadamy o innych rzeczach też, ale każda rozmowa zawsze zmierza do jednego. Oni muszą usłyszeć o tym imieniu, o Jezusie, o tym, co On robi, jak działa. Oni to muszą usłyszeć. Oni muszą zobaczyć, że to nie jest tylko, wiecie, jakiś spotykasz się, coś tam gadasz, tylko że to jest po prostu w tobie i nie ma nic ważniejszego. Kiedy żołnierz dostaje, a jesteście żołnierzami, już was kiedyś o tym udowadniałem wam to już kiedyś, że jesteście, to jeżeli dostajesz zadanie, misję, to musisz się z niej wywiązać. Kiedy generał, wiecie, kiedy żołnierz jest powoływany do armii, to tam nie ma dyskusji, nie, ja nie zrobię. Naprawdę nie zrobisz? Naprawdę nie pójdziesz biegać? No to zobaczysz, pobiegasz 2 razy. Jeżeli raz nie chciałeś, to pobiegasz 2 razy. Tak jest w wojsku. Dlatego ja mówię, że w Kościele powinno być jak w wojsku, bo Kościół to jest armia ludzi. To nie jest armia zniewieściałych ludzi, którzy nie wiedzą, czego chcą, którzy ciągle są w problemach, którzy, jak to mówią, Kościół to są tylko ludzie. Tylko ludzie, no przecież też grzeszą. No tak, ale dlaczego ciągle musisz patrzeć na siebie z tej najgorszej perspektywy? Jakiegoś grzesznika. Wiecie, bardzo często jak ludzie przychodzą do kościoła i są pełni pasji dla Boga, to pierwsze słyszą, jesteś grzesznik, jesteś najgorszy. Po prostu, wiecie, od razu dostają biczem po twarzy. No ale jak tutaj chciałem działać z Jezusem? Co, ty jesteś grzesznik, nie możesz. Naprawdę tak się dzieje. I potem ludzie nie chcą tego, nie chcą działać, bo dostają od razu. Skoro Biblia mówi, że mam wolność w Chrystusie, bo kiedy Syn Boży mnie wyswobodzi, to jestem wolny. No skoro jestem wolny, no to tamto mnie nie dotyczy chyba, co? No nie, no tym bardziej, że już tego nie robię. Więc czemu mi chcesz wymówić, że ja to robię, skoro tego nie robię? Naprawdę. To musi być nasz styl życia. Ofensywa. Chcę was tylko zachęcić. Każdego dnia bądź w ofensywie. Napieraj, nie czekaj na trudności, które będą, tak czy siak. Zawsze będą. Nie ma opcji. Jeżeli jesteś w Panu, to zawsze będą dotykać różne rzeczy. Zawsze. Ale to, co mówiłem kiedyś, ty możesz odnieść zwycięstwo w każdej dziedzinie. Możesz. Ale nie wydarzy się to wtedy, kiedy będziesz miał defensywny styl życia. To się wydarzy, kiedy będziesz atakował. Więc zachęcam was dzisiaj do jednej rzeczy. Nie dyskutujmy już nigdy o tym, jak to mało rzeczy dzieje się w Polsce, jak to wspaniałe rzeczy dzieją się tam gdzieś. Chcę nas zachęcić do tego, żeby w nas było pragnienie, aby te rzeczy, o których słyszymy, czytamy, które działy się w XIX, w XX wieku, po prostu były w moim życiu. Bo ten sam duch, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, mieszka w was. On mieszka w tych ludziach, którzy działali niesamowite rzeczy i On też mieszka w was. Tylko że tamci ludzie, o których się pisze dzisiaj, to byli Boży generałowie, Boży wojownicy. Oni byli nieprzeciętni. Oni nie byli jak ten świat. Gdybyśmy poczytali sobie w różnych książkach o ludziach wierzących z XIX i XX wieku i było pytanie, ostatnio takie znalazłem, dla wierzących. Czy wierzący na przykład powinien korzystać z lekarzy i z innych rzeczy? Czy powinien korzystać z tego, co daje świat, z różnych psychologii, z różnych rzeczy? Wiecie, my w dzisiejszych czasach mamy wszystkiego pod dostatkiem. Jak ci się nie uda opcja numer 1, masz opcję numer 2. Jak ci się nie uda opcja numer 2, masz opcję numer 3, masz numer 4, 5, milion opcji. Któraś musi się udać. Ale tamci ludzie nie mieli innej opcji. Nie mieli takich specjalistów jak dzisiaj. Ale rzeczy się działy. Naprawdę, można poczytać historię tych ludzi. Rzeczy się działy. Mnie to niesamowicie inspiruje, wiecie? Że możesz poczytać realne rzeczy, które się działy kiedyś. I to samo się dzieje w tych różnych, tak nazwijmy to, biednych miejscach na świecie. Oni nie mają innej opcji. Oni nie stać na operację za kilkanaście tysięcy złotych albo i więcej. Oni to, co muszą zrobić, to zaufać Bogu. Zaufać Bogu. I atakować, i nie zgadzać się na te rzeczy, które diabeł próbuje wkładać do naszego życia. Dlatego zachęcam ciebie dzisiaj. Nie mówmy o rzeczach, których nie ma, albo że Bóg nie czyni tego czy tamtego, albo że ten ma 40% skuteczności w uzdrowieniu, a tamten ma 20%, a tamten ma 60%. Ale naszym obowiązkiem jest mieć 100%. Naprawdę. Ale to się nie wydarzy, kiedy nie zrobimy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego kroku naprzód. To się nie wydarzy. Tylko chcę cię dzisiaj zachęcić. Rób kroki do przodu. Nie cofaj się. Jeżeli cofnąłeś się zbyt mocno przez ostatnie lata, to czas w końcu wstać i ruszyć do przodu. Jak trzeba dać kopa, z przyjemnością. Kochani, zachęcić każdego z was. I też siebie, bo mnie to też zachęca, wiecie, to nie jest tylko tak, że mówię to do was, bo jestem z jakiejś wyższej perspektywy, absolutnie nie. To też dotyczy mnie. Każdy z nas musi dostać kopa. Po prostu. Żeby te rzeczy się działy. Byśmy mówili, żeby to Ameryka przyjeżdżała do nas, żeby się uczyć, patrzeć jak oni to mają. A nie, że my musimy ich przywozić, żebyśmy się od nich uczyli. Duch Boży jest taki sam. Nie zmienia się ze względu na osoby. Nie zmienia się. Kwestia jest tylko, jak go wyrażasz w swoim życiu. Jeżeli chcesz go wyrażać, jak to Biblia mówi, to czas przyjąć ofensywny styl życia. Amen.